Nie mam was puszczać. Brawa, proszę państwa. Proszę państwa, niech mi wolno będzie zaprosić się do mikrofonu, przywitajmy gorąco i bardzo serdecznie pani Kisia Juszkiewicz. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, właściwie chciałam państwu powiedzieć, że od 2005 roku nie organizuję festiwalu Blues nad Wobrem, jedynie wspieram go z wyjątkiem ubiegłego roku. I chciałam państwu powiedzieć, że ten festiwal organizuje mnóstwo ludzi, właśnie te osoby, które tutaj są. Przez poprzednie 2 lata pracowały jako, większość z nich, jako wolontariusze i dzięki nim ten festiwal przetrwał. Biuro organizacyjne festiwalu ubiegłorocznego, reprezentowane przez Stowarzyszenie Blues nad Wobrem, nie było organizatorem koncertu finałowego i wszystko, co złego się wydarzyło, nie było to za przyczyną stowarzyszenia, czyli tych właśnie oto ludzi, ponieważ oni organizowali warsztaty i przegląd. W tym roku właśnie ta młodzież organizowała cały festiwal, czyli warsztaty, przegląd zespołów, jam session w klubie festiwalowym i sprawy organizacyjne związane z mszą świętą w oprawie bluesowej. Proszę państwa, to są ci ludzie, którzy pracowali przez cały festiwal i parę miesięcy wcześniej, żeby go przygotować, żeby właśnie tak wspaniale się odbywał. I nie biorąc za to po prostu pieniędzy, jak to mawia mój idol Jurek Owsiak, za zupełną darmochę. Czyli po prostu ogromne brawa im się należą za organizację festiwalu. Naprawdę. I proszę państwa, proszę mi wierzyć, jeśli będzie wsparcie, to ci ludzie, jestem przekonana, będą dalej kontynuowali ten nasz festiwal, który w przyszłym roku będzie już miał 20-lecie. Ja chciałam tylko państwu powiedzieć, że w tym roku szefem organizacyjnym jest Łukasz Molak, który kiedyś dawno temu, kiedy ja organizowałam festiwal, był wolontariuszem. Pomagał, nosił plansze, plakaty, uczył się i w tej chwili po prostu przejął kierownictwo tej imprezy. Sprawił się znakomicie, mimo że w tym czasie urodziła mu się córeczka. Miał mnóstwo gratulacji. Miał obowiązki rodzinne, opiekował się drugim dzieckiem, znalazł czas, żeby organizować i przede wszystkim odważył się podjąć to wyzwanie i zostać szefem organizacyjnym. Także duże dzięki, Łukasz, i duże brawa, naprawdę. I oddaję głos Łukaszowi. Dzień dobry państwu. Dziękuję pani Krystyno za te słowa. Ja myślę, że nie byłoby mnie tutaj, nie byłoby państwa, gdyby nie pani Krystyna Juszkiewicz, mama wolfajskiego bluesa. Podziękuję pani Krysie z gorącymi brawami. Proszę państwa, 19. festiwal Blues nad Wobrem zmierza już ku końcowi. Tak jak pani Krysia wspomniała, msza bluesowa, warsztaty, koncertów w Elbrynku, biesiada pożegnalna, jam session, naprawdę działo się dużo. Obiecujemy, że w przyszłym roku postaramy się dołożyć wszelkich starań, aby tych imprez było jeszcze więcej. Cieszymy się, że publiczność wolesławska dopisała. Serdecznie dziękuję wam. Teraz pokrótce przedstawię nasze biuro organizacyjne. Nasza minister, pani Barbara Szypulska, która zajmowała się finansami. Dariusz Pajkier, nasz informatyk praktycznie, który zajmował się i projektem naszego plakatu, identyfikatorami, przepraszam. Mariola Kiszylewicz, moja prawa ręka, która wspomagała mnie w ciężkich chwilach i wtedy, kiedy ja nie mogłem być, ona przyjmowała sterę i naprawdę dała radę. Emil Stupiec również projektował nasz plakat i identyfikatory. Wielkie brawa, dzięki. Martyna Sidorowicz, która zajmowała się biesiadą i również całym przygotowaniem warsztatów. Śliczne dzięki.
Katarzyna Kopotek zadbała o to, aby nasi warszawianie mieli gdzie spać. Uwierzcie mi, że to naprawdę kilka nocy po prostu nie przespała, aby nasi warszawianie mogli się pomieścić i spać w naszych pensjonatach. Monika Sieszelejewska, przepraszam, która zajęła się organizacją tutaj koncertów i dzięki niej w dużej mierze bawią się Państwo tutaj razem z nami. Krzysztof Projewski, szef przeglądu zespołu plusowej. Bartosz Korczyński, który tutaj czuwa nad sprzętem. Przedstawiam również prezesa Stowarzyszenia Blues nad Wobrem, Aleksander Szymczak. Tak, nie wiem jeszcze osób, których tutaj nie ma, ponieważ część osób z biura organizacyjnego już tutaj u nas odpoczywa. Zasłużenie to jest pani Ewa Ołenicz-Bernacka. Również dziękujemy serdecznie Piotrowi Gnysce, który zajął się naszą stroną internetową, która nareszcie wygląda tak, jak powinna wyglądać. I teraz chciałbym przekazać głos Karolinie Szypulskiej, która była odpowiedzialna za naszych wolontariuszy i ona ich pokrótce wymieni. Reszta jeszcze pracuje przy przygotowywaniu biesiady i innych rzeczy, ale tutaj jest Ewa, Paula, Ania, Karolina. Brawa dla nich. Jeszcze ze swojej strony chciałem serdecznie podziękować mojej żonie, która naprawdę znalazła wiele sił i wyrozumiałości, ponieważ przygotowanie tej imprezy to naprawdę ogrom czasu. Cieszę wielki Iwonka. Również dziękuję mojej mamie, która patrzy na mnie z góry i dodaje mi się. Dzięki, mamo. Drodzy Państwo, ale przecież nie byłoby tego festiwalu, nie byłoby tych cudownych warsztatów, gdyby nie warsztatowicze, którzy zjechali z każdego zakątka Rzeczypospolitej tutaj do Bolesławca. Wszak to są największe warsztaty w naszym kraju. Kochani, chodźcie wszyscy pod scenę. Niech Was zobaczą. Chodźcie, wstańcie i chodźcie. Bardzo Was proszę. Brawo. Chodźcie, chodźcie. Zawsze mówimy Bolesławiec, ceramika i blues, a ja powiem dzisiaj blues i ceramika, spójrzcie na nami, brawo! Dobrze, proszę Państwa, teraz przyszedł czas na nagrody. Dla nas?